Planowane wydatki Mazowsza w 2015 roku zmieszczą się w budżecie. Większość pieniędzy przeznaczona będzie na wydatki bieżące w kulturze i oświacie oraz bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich czy przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Inwestycje w tej chwili zaplanowane są na poziomie niecałych 800 milionów złotych. Będą to głównie modernizacje dróg, remonty w szpitalach, muzeach lub bibliotekach czy zakupy pociągów. Różnica między dochodami a wydatkami stanowić będzie 32 miliony złotych i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych. Obecny budżet województwa mazowieckiego powstał w oparciu o wskaźniki z Ministerstwa Finansów, które nie uwzględniały jednak zmian w przepisach o janosikowym. Projekt budżetu, ten, który został złożony do Sejmiku i do Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie zawiera tych skutków tej nowej ustawy o janosikowym. Budżet w wysokości 2,5 miliarda złotych został przygotowany według przepisów sprzed nowelizacji ustawy dotyczącej janosikowego. Dlatego pieniędzy w budżecie ma być więcej. Teraz, gdy Sejm uchwalił budżet państwa, Ministerstwo Finansów będzie mogło przedstawić nowe dane finansowe do przyszłorocznego budżetu Mazowsza. Po zmianie przepisów budżet ma się zwiększyć o 113 milionów złotych. Będziemy chcieli załatwiać najpotrzebniejsze potrzeby, zwłaszcza jeżeli chodzi o drogi, które w ciągu ostatnich 2 lat miały jednak bardzo skromne finansowanie. 113 milionów złotych zwrotu janosikowego przeznaczone ma być nie tylko na drogi. Część pieniędzy trafić ma do instytucji kultury na uzupełnienie bieżących wydatków. Na więcej pieniędzy mogą też liczyć instytucje edukacyjne. Sejmik ma czas na ostateczne uchwalenie budżetu do końca stycznia 2015 roku.